No i popatrzmy tutaj. Radosław Kawęcki na 50 metrów, pokonany przed Tomka Polewkę. Na 200 metrów zdecydowanie najlepszy. Może jeszcze nie w najwyższej formie Radek Kawęcki. No ale pracuje na to, aby pan zadowolił jego przez zawsze świata. Na przełomie lipca i sierpnia w nowym sezonie. Rekordem mistrza świata po raz pierwszy. Kawęcki Polewka. Minimalnie przy Radek Kawęcki. 20 po prawej stronie Radek Kawęcki. Najbardziej pójdzie środkiem i wygrywa Radosław Kawęcki 56-22. 56.